jako że jestem człowiekiem honoru, przegrałem zakład o zlizywanie miodu z łydki miłego. A jest łydka, także niech się wola wypełni. Chcesz wybrać miejsce inne do zlizywania tego miodu, co? Ty, a może też chcesz sobie pozlizywać? Nie, ja chętnie popatrzę. Nie, ale chętnie udostępnię, nie? O co tym chodzi? No, terapia miodem przede wszystkim wyciąga stany zapalne, przyspiesza ukrwienie i powoduje szybsze odprowadzenie odbrzęku. Cyk, no to wszystko wiemy. A jak Janek poliże, to... Ciekawe, czy właśnie lizanie łydki dodatkowo oprócz terapii miodem coś pomaga? Jutro się dowiemy. To będzie wiadomo, że będzie skakał lepiej. Jest miód. To trzeba ładnie tutaj zdezynfekować. Nieważne, która. Miód jest miód. Próbuję, czy... Jak się to dobrze uchwycić? Ale to jest... Ojej. A myślisz raczej tak z sącym, czy delikatnie z... Daję wisty miód. Widzimy jak go. Spociły. Jeszcze raz nie nagrywa. Reszta jest ściągana już mechanicznie. Dobra. Już było idę. Potrenowane, pozlizywane, można iść do domu. Szanuję. Zakład spełniony. Miód był świetny, a zwłaszcza z łydki miłego. We got a ticket? Nie mamy biletów, ale będziemy próbować zobaczyć końcówkę meczu Będzina z Radomiem. Podobno jest 2-1. Zobaczymy, czy sobie radzą. Ile tu jest ludzi na parkingu? Ładujemy baterie. Nie mogło być inaczej. Jak już jesteśmy razem. Was już czeka. Mega. Which one do you like into? Of course. Dobra, proszę. Będzie 2 złote. Hello, vegan beast. Let's enjoy. Niezłe to było. Można odpoczywać. Kawa na wyjazd jest. Podróż krótka, bo tylko do Rzeszowa. Mam nadzieję, że korków nie będzie. No i andiamo. Spokojnie, 9 minutek do wyjazdu. Jest główny winowajca wszystkich najlepszych wideo z ostatnich naszych meczów domowych. Petarda. Można. Jak zwykle na czas, 2 minuty do odjazdu. To jest nasz styl. John się nie patyczkuje. Złoty 30 przez miasto. Przestań. Można otworzyć autobus, czy nie? Możemy sobie zrzucić rzeczy tutaj? To po drugiej stronie. Kaco! Opa! Rzeszów wita! Świeże powietrze. Krótka podróż. Zwierzamy na obiadek. Dziękuję, Wiktor. Gdzie ty tu jesteś? 23. Dobra, pasuj. Pod promie. Hala, na której debiutowałem. Hala, na której każdy z młodocianych adeptów siatkówki chce zagrać. I hala, na której jutro będziemy podejmować Rysowie Rzeszów. Piękna. Panek Rzeszowa. Zapach sali poznajesz? Podoba ci się tu? Super. Chciałbyś kiedyś wrócić, czy wolisz Katowice? Oczywiście, że Katowice. Co na ich mamy? Wszystko. Coś więcej? Powiesz? On nie. Nigdy nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Nic nie ma w tej cenie, co? Nie mam. Jesteś zadowolony z treningu dzisiaj? Najbardziej jestem zadowolony z tych zielonych ludzików dzisiaj w obronie.
Jest dobrze, dopóki nie ma przewagi zielonych na boisku, jest dobrze. Byśmy jeszcze mogli to pokazać, ale... Kalitos dzisiaj wystąpił w roli broniącego. Wybronione 3 piłeczki. Pierwszy raz w życiu zrobił rzut na klatę. Włosów nie ma co prawda już teraz. Taka życia. Zastanawiam się, czy to wegaństwo jest takie super zdrowe. No bo California Man sadzi takie bąki, że to jest niesamowite, naprawdę. Lekko pruknął i wielkie halo. Syknął delikatnie, aż wszystkim z papci wyrzuciło. Musimy skończyć trening, bo strefa gazy. Gregor, co? Co? Sanki roku. Yeah! Dzięki kwasu. Tak nie, zrobimy się. Gregor, chcesz poprzyjmować? No spoko. A tam bąk. Tak wygląda w dzień. Nie, nie śpieszy mi się, trenerze. Tylko ja od rana, jak jest dzień meczowy, to jestem nabuzowany. A nic mnie tak nie denerwuje, jak taki ktoś na przykład, co zaparkuje na samym środku. Nie dużo energii w nas wstąpiło. Na razie jeszcze jest wcześnie, bo jest 12. Będziemy sobie trenować. Mecz 20:30. Cicho, bo nagrywam te. Chowanie na mecz rozpoczęte. A jak to mówią? Jedziemy z tym tematem. Jedziemy z tematem. Fryzurki zrobione. Tak. Moja jeszcze nie do końca. Johna też jeszcze nie do końca, ale zaraz będzie gites. W połówce, nie? I zobaczymy, jak tam ten Rzeszów, co oni pokażą, co dzisiej zrobią, czy zagrają dobrze. Zobaczyć, nie? Na pewno. Oby. Oby. Fajnie się bawi, nie? I jutro zobaczysz, że ono szuka dziewczyny. 200 zł. Tylko 200? Ja bym go wycenił na przynajmniej 350. VR wyceniłem, wyceniałeś mi tyle samo. Praca, to nie smród, to praca. Zobacz! Mam nadzieję, że to jest również zapach zwycięstwa. That's a nice smell. It is, ha? To jest to, mi się podoba. Magi, dawaj, zapuść coś fajnego. Nie no, miłe. Dobra, nie wiem co puszczę z Spotify'a. iPhone, ser iPhone. Zgadzam się, jest do wymianki. Co, już skończyłeś? Facebook. Na razie nie ma co gadać, bo to może być już. Zawsze lubiłem grać na tej hali, zawsze chciałem grać na tej hali i zawsze chciałem wygrywać na tej hali z Rzeszowem za 3 punkty. Ej, panowie! Ta wygrana będzie cieszyć podwójnie, możemy wracać spokojnie, zadowoleni i przygotować się do następnego spotkania. Panuje, jest zaparkowanie. Dobrze. Skleroza nie boli, Dusty zapomniał butów z hali, ja nie wziąłem bluzy meczowej. Zbieramy się na kolejny wyjazd. Do Lubina. Zaraz trening na jakiejś innej hali. Podobno kiedyś tam trenowaliśmy. Z tego co pamiętam, trener Daszkiewicz wymyślił
trening badmintona właśnie na tej hali, kiedy w Warszawie Metallica grała koncert. Niestety nie mogłem pojechać przez trening badmintona. Dzięki trenerze. Boże. Energii, proszę bardzo. Cyk. Oje, to tak do końca. Siema Jano. Siema Miły. Ciężko jest vlogować ze skręconą kostką. Janek dołączył do zacnego grona kontuzjowanych w Gieksie. Niestety, tak witamy. Się... Witam serdecznie w klubie. Tak niestety się czasem kończą treningi w dziwnych halach, o dziwnych godzinach, przed wyjazdem. Niestety, skręcona kostka. Zrzenie kostki zaczyna się od kucia w uszy. Terapia na dzisiaj zakończona, na razie, na teraz. Na popołudnie. Niestety, terapia idzie nieźle, ale chyba nie aż tak szybko i tak sprawnie, żeby jutro móc wystąpić w meczu. Także raczej będę chłopaków tylko wspierał mentalnie. Tymczasem muszę patrzeć pod nogi, żeby się tu nic nie wydarzyło jeszcze gorszego. Thank you very much, bro. My pleasure. Box. Is this good? Tak. Ile ich mamy dzisiaj? Dzisiaj na nich mamy mało, mało. Mało tym razem? Mało, ale pewnie. Mordo, co to się wydarzyło? Ja nie chcę być na tym vlogu. Terapia. Long dance. Kontynuujemy zabawę z kostką John'ego. Oczywiście wczoraj musiał odpierdolić coś przed ważnym meczem. No ale cóż, to jest sport. Mamy zmienników. Muszą... Całe 37 lat będzie na boisku. W postaci jednej osoby. Żeby tylko młody się nie spalił, nie? Tylko dał radę. Tylko dał radę, śmiał. Okej, krótko na koniec, bo vlog i tak wyszedł dość długi. Przegrywamy niestety w Lubinie. No nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. Nawet w okrojonym składzie personalnym ja osobiście miałem ogromne nadzieje, że uda się ich pokonać. Myślałem nawet o jakimś tiebreaku, także dwa punkty mogły być nasze. Chciałbym, żeby były nasze, ale trzy zostają w Lubinie. Niestety taka jest siatkówka, tak to wygląda. Ale z kolei bardzo cenne trzy punkty zabraliśmy z Rzeszowa, więc gdzieś ten bilans jest ok, ale jednak pozostaje mały niedosyt. Jeśli chodzi o vloga, bardzo dziękuję za to, że oglądacie, że komentujecie. Daje mi to siłę do robienia następnych vlogów i mam nadzieję, że kolejne też będą się Wam podobać. A tymczasem do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć.